Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Pozostałe środki w wysokości 3000 zł po zadaniu przedszkole nr 119 ulica za targiem, remont świetnika i terasu przy przedszkolu, przyjętego uchwałą nr 24 przez 222 przez 2012 Rady Dzielnicy 5 Proboszcza z 25 września 2013 roku, przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą wymiana balustra w budynku przedszkola. Przedszkole nr 119 ulica za targiem. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. To jest podobna sytuacja jak w poprzedniej uchwale. Tam jest remontowany śmietnik i taras i po tym zadaniu pozostało 3000 zł. Czyli jest to rozszerzenie tego zakresu o ten element, tak? Tak, to dobrze. Zostały podczekane pieniądze, tak? Tak. Nie widzę zgłoszeń, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o wyjaśnienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się w głosu. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.